Trzy elementy, które mają wpływ na zachowanie się samochodu na drodze, to umiejętności kierowcy, to opony oraz sam samochód. Umiejętności kierowców postanowiliśmy skalibrować, w pewnym sensie je wyrównać. Dlatego za kierownicą naszych samochodów siedzą instruktorzy z Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Jazdy. Oni będą wykonywali test równoległego hamowania. Inaczej mówiąc, najeżdżają na płytę mokrą, płytę poślizgową z tą samą prędkością, umówiliśmy się, że będzie to 60 km na godzinę, na wysokości słupków wciskają, kopią bardzo mocno w pedał hamulca i wykonują hamowanie awaryjne. Wygrywa ten samochód, który zatrzyma się jako pierwszy. W końcu testujemy samochody. To, co może mieć bardzo duży wpływ też na wyniki tego testu, to będą opony, bo ich już nie wyrównaliśmy, nie wzięliśmy takiego zadania pod tytułem wymieńmy wszystkim samochodom opony na takie same, w związku z czym mogą być istotne różnice, również wynikające z typu opony, ale z drugiej strony te opony to są te opony, które są założone w tych samochodach w momencie zakupu, co w praktyce oznacza, że najprawdopodobniej jako kierowca najczęściej na tych właśnie oponach jeździsz. To jest pewien taki zestaw gotowy. W moim przypadku, w przypadku najmu, to jest bardzo istotne, bo najprawdopodobniej to byłyby te opony, na których jeździłbym każdym samochodem. Zobaczcie, jak wyglądał ten test. Samochody rozpędzają się równolegle do 60 km na godzinę. W tym samym momencie hamują. Kto pierwszy się zatrzyma, ten wygrywa. Próba pierwsza, Audi kontra Mercedes. Rozpędzają się, poszli. Audi, no, ewidentnie rozpędza się lepiej. To w końcu ten słynny silnik V6, ale jak mawiają mnie, sposób, czy też nie sztuka rozpędzić samochód, sztuka go zatrzymać. No, w tym wymiarze Mercedes pokazał pewnego rodzaju klasę. Volvo BMW. Lecimy! Hua! Volvo, czyli definicja bezpieczeństwa. Jak widzieliście, no prawie że stanął w miejscu, a BMW? BMW to w końcu radość z jazdy, a radość z jazdy jest nie po to, żeby się zbyt szybko zatrzymywać. Mercedes, BMW. To dwa absolutne definicje prestiżu, luksusu i no fajnych samochodów. Zobaczmy, jak sobie poradzą. Ojej, cóż to się stało? Jak to w ogóle jest możliwe? Kto założył te opony do BMW? Bo przecież nie jest możliwe, żeby ta różnica wynikała z czegokolwiek innego niż z opon. Volvo, czyli definicja bezpieczeństwa. Audi? Przewaga dzięki technice. Zobaczmy. Po raz kolejny Volvo zatrzymało się zdecydowanie szybciej, no a Audi? Audi jest cięższym samochodem i na to trzeba wziąć poprawkę. To jest zdecydowanie cięższy samochód. Po drugie, no najprawdopodobniej też ma zupełnie inną strukturę opony, inny bieżnik. No to trochę spowodowało, że ta różnica wydała się dłuższa. Audi i BMW. Zobaczmy, jak sobie poradzą te dwa samochody, które mają w sobie bardzo dużo
no, takiego pazura definicji mają absolutnie chyba najbardziej skrystalizowane grupy fanów. Fani BMW kochają te auta, fani Audi dają się za nie pociąć. Zobaczmy, jak sobie poradzą w bezpośredniej rywalizacji. Ta różnica daje do myślenia. Ciekawe, czy ortodoksyjni widzowie, ortodoksyjni fani będą teraz bili brawo, czy zmienią markę. W pewnym sensie finałowy przejazd, znaczy przejazd takich samochodów, które mają najmniej przegranych do tej pory, które do tej pory wydawały się absolutnie genialne, czyli Mercedes kontra Volvo. Volvo, absolutna definicja bezpieczeństwa. Samochód, który w ogóle nie zaskakuje tym, jak zachowuje się podczas hamowania. Mercedes, który dla mnie jest dość dużym zaskoczeniem. Zobaczmy, jak sobie poradzi. To nie jest duża różnica. Pewnie mogło być lepiej, ale tak naprawdę bardzo blisko trzymają się te dwa samochody względem siebie. Wielki szacunek. Volvo w kategorii bezpieczeństwo zryło dosłownie mi bania. Z drugiej strony kompletnie nie jestem zaskoczony, bo w sumie ta marka jest absolutną definicją bezpieczeństwa. Pozostałe samochody? Pozostałe samochody dają mi bardzo dużo do myślenia w kategorii tego, czy na pewno chcę jeździć samochodem, który się fantastycznie rozpędza. Czy też nie chcę poszukać samochodu, który równie dobrze hamuje. To co? Jaki dzień? Piękny. Piękny dzień. Z czym wyjeżdżasz? Ja dzisiaj? No. Ja bardzo chętnie wrócę tym, czym przyjechałam, czyli BMW. A ja przyjeżdżam z nowymi umiejętnościami. Szachmat. Ale mnie tu masz. No nie wątpię, że dzisiaj się bardzo dużo nauczyłeś, patrząc, jakie robisz postępy. Wojtek, nie mogę wyjść z podziwu. Ja absolutnie, taka główna refleksja, którą dzisiaj mam, to jest to, że, co powiedział pan instruktor, nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest go zatrzymać. Zawsze to powtarzam. I to w ogóle kompletnie też zmieniło moje postrzeganie samochodów. Myślę, że to, jak zachowują się w hamowaniu, będzie miało bardzo duży wpływ na to, na wybór tego pojazdu. Wiesz, jak to mówią, lepiej późno niż wcale, zatem bardzo się cieszę, że wyjedziesz stąd taki obryty. Jak twoje wrażenia? No, jest samochód, który mnie absolutnie zaskoczył. I to absolutnie totalnie mnie zaskoczył. Nie mogę tego powiedzieć, bo... Jest samochód, który mnie zaskoczył, bo to jest samochód, który ja nie przypuszczałem, że będzie tak dobrze się zachowywał na niestabilnym podłożu, czy też na śliskiej, na płycie, który będzie tak genialnie i precyzyjnie się prowadził, będzie naprawdę ultra genialny, mimo, i tu jest bardzo ważna rzecz, że to nie jest ten samochód, który najczęściej się kojarzy z bezpieczeństwem. Okej, dobra, powiedz mi, a to nie jest tak, że pierwsze skrzypce miało grać kabina pasażerska i twoje poczucie, że tak, chcesz stać tym samochodem w korku? I wiesz co, i to jest chyba coś, co jest dla mnie bardzo dużym odkryciem. I to jest chyba coś, do czego bym zachęcał każdą osobę, która myśli o zakupie samochodu, który no ma trochę większy silnik, ma sprawiać, że mamy trochę jeździć dynamiczniej, że nasze wyobrażenie o bezpiecznej jeździe jednakże jest dominujące. To jest w ogóle niesamowite. Ja w ogóle wierzę w to, że to trochę przewartościowało moje kryteria wyboru. Dalej kabina jest ważna, dalej to, żeby z zewnątrz był taki, jak jest, czyli żeby nie rzucał się w oczy, jest ważne, ale ten element bezpieczeństwa, w dużej mierze aktywnego bezpieczeństwa, czyli nie jak się zachowa, jak już uderzę w przeszkodę, tylko jak bardzo pomoże mi nie uderzyć w przeszkodę, jest naprawdę bardzo ważne. Czyli co, jesteśmy coraz bliżej jakby decyzji końcowej. Wybierzemy ten jeden samochód. Ja po dzisiejszym odcinku mam swoich faworytów, ale co ważne, punktacja, do której będziemy się kierowali przy wyborze auta, to jest faktycznie subiektywne postrzeganie wnętrza. To jest auto z zewnątrz. To jest bardzo ważne kryterium, o którym do tej pory nie mówiliśmy, czyli czy będzie miał hak. Bo ja potrzebuję hak do zamocowania bagażnika na rowery. Nie wyobrażam sobie, żeby wozić rowery na dachu. W związku z czym musi być opcja zamontowania haka. Będzie to bezpieczeństwo, które teraz sobie ocenialiśmy. A oprócz tego dwa bardzo ważne elementy, czyli cena, ale cena z perspektywy raty. Więc zapraszamy na kolejny odcinek, na którym będziemy też rozmawiali o finansowaniu pojazdów. No i ostatni wybór, czyli nowy czy używany. Zapraszamy, czekamy.
Na Wojtka decyzję. A gdybyście wy mieli przyjrzeć się tym samochodom, które stoją za nami, idąc od mojej lewej strony, Mercedes, Audi, Volvo, BMW, Mercedes i Volvo, to które wy byście wybrali? Dlaczego warto kupować nowe samochody? Dlaczego warto kupować używane samochody? Ty lubisz nowe. Kupić sobie jakiś, Bóg wie co, to jest jeszcze pół biedy, ale później musisz znaleźć amatora. Tak jest. Na to. No i właśnie o to, o czym mówisz. Później musisz sprzedać to auto. Uwielbiamy rzucające się w oczy samochody u sąsiada? Tak. Nie kupimy. I sami nie kupimy.